Halo, ale wszystkich bardzo serdecznie, Stryczako. Witam was w kolejnym materiale, ze mną jest Mateuszek, witam. Priwiet. Priwiet, priwiet, dzisiaj zaprezentuję wam Erlanga Szczena. Jest to warrior taki podobny jak Ozyrys. Jezus, ale mi laguje. Tak jak Ozyrys, czyli że głównie na przodemet z bazowych. No, bliżę Tantalos. I ja mam 30 FPS-ów. Będzie bieda. Jego pasywka jest taka, że on ma takiego psa, jak widzicie, jego pies tak samo bije jak on. W sensie tam ileś, wiadomo, nie tak silno, nie? Ale tak samo, że... Jezu, jak mi laguje. Ale pies bije wraz z Erlangiem, jak widzicie, nie? Ja tam biję po 40, pies bije po 7. No, najtkę mam, lol. Jego pierwsza umiejętność jest to... Co to było? Aha, taki buff, który daje mu power z każdym bazowym. Nie, daje mu power z każdym bazowym i na 5 sekund. Tak, i ten sprawia, że on... Ja mam sol? O Jezu. No ja mam nejtkę, nie? I sprawdza, ale na mi idzie to spoko. To wiadomo, to ADC chodzi na mi na ADC. Aha, i że jego jedynka sprawia jeszcze, że jest odporny na ten movement penalty, czy jak to się mówi. Czyli, że nie spowalnia was jak ten, jak idziecie, nie? Do przodu. I uderzacie. Tak, nie spowalnia was zawsze jak idziecie. Zobaczcie, teraz idziemy i mogę bić i mnie nie spowalnia. To jest jego dwójka. Jej jedynka. Jego dwójka jest to takie coś. Widzieliście już w tym czyszcze, tak się to się na solo maksuje. Jeśli trafi go tym środeczkiem, to ma tutaj root z kriplem, czyli takie coś jak Scylla, jedynka Scylli. Trójka jest to coś podobne do trójki. Trójki tego Sun Konga, tak. Do trójki Sun Konga, tylko że się zmienia w dwie, a nie w jedny. Ma dwie przemiany, a nie jedną. I taka przemiana zmienia się, nie wiem, z Mink. Po angielsku Mink to się nazywa, nie? Tak, Mink, nie wiem co to znaczy. Zmienia się w taką fretkę, że tak powiem, i leci do przodu i bardzo szybko. I zwiększa wam movement, nie movement, tylko ten. Sorry, że tak się zatrzymuję, ale ja nie umiem tak mówić, jak się próbuję skupić, znaczy... Atak speed wam zwiększa, a tutaj to wam podrzuca, zmienia się w żółwiora i daje wam tarczę na chwilę. A ult w ogóle to jest taki taunt dupny i was healuje, nie? Po 4 sekundach dalej żyjecie od czasu życia tego taunta. Dobra, teraz się mogę skupić wreszcie i ścić tą sol. Jezus, jak się wystraszyłem, a ten nasz Thanatos. Tak jak ja wtedy. Mateuszko, oddychaj. Z pleców mi tak wyszedł. Jaki zawol serca. Mateuszko, oddychaj. Pokierino. Erlang ma zajebisty pok. Że jadniemy. No, atak na arenie. Good luck. Dobry gang, Mr. Tantalos. To są casuale, więc tutaj taki poziom jest, że ja pierdzielę. Tragedio. No i patrzcie, jeszcze zginie tutaj mi. Przy mnie tutaj kurwa zginie. Ale mnie plecki bolą, boys. Wypierdalaj! Nie chcesz tak. Przepraszam. Poszedł do ich dżungli w ogóle. No i teraz zginie, patrzcie się. No, muszę ultem wylutować. Ja jestem tylko... mam ten. Nie lubię, bo mi mam mało FPS-ów. Ja bym sobie ją zdajwował, ale się boję. O, cześć, Abilix. Co tam? Jak leci, my friend? Zultowała, ja pierdolę. Co się tu dzieje, lul? Tauntujemy ją. GG, 1. Dobry gang, Abilix. Teraz będzie płacz. O Jezu, dlaczego niego nie za coś się zrobił? Dalej. Ja idę na blue swoje. Bo mi się mana skończyła. Ogólnie Erlang to jest teraz jedna z najlepszych postaci, jaką na solo można iść. Jaką nie jak nie najlepszą, nie? Ale spokojnie, bo to może się zmienić. Bardzo szybko, także nie wiem, jeśli oglądacie to 3 miesiące później, to Erlang już może nie być najlepszy, także weźcie to pod uwagę. Popatrzcie na datę, kiedy nagrywam. Co? Nie, zrobili mi tego. Śledźcie patch notes, boys.
Tu. Nie. Frytka! Wow, zrobił to. Nice. Pagra ciśnie, ty. Kurde bele. Kurde female. Maksuję sobie oczywiście dwójkę, bo to jest mój wave clear. A po dwójce jedynkę. Bo to większy buff do damage'u. Nie trafiłem i tym Watership. No nie wierzę, Egis. Zakona chip czy da solka? Nie wiem, mamy. Now I'm angry. Ja nie biję tych minionów, pierdzielę, niech ona traci expa. No! A ty kurde buroku! Żeś się wyjebał! Pierdzielę. Ale się dałem jak leszę. Dobry ult, Mr. Sol. To było hashtag one more wave, nie? No pewnie, że hashtag one more. Mogę teraz Cesarza budować? Teraz buduj F6, bo ponafitowałeś. Nie wiem co buduję. Dalej. Książkę. A nie, Sasza możesz budować. No to... Dobra, wracam do Saszy. Jak chcesz, to chcesz. Sasol mnie wkurga. Ej. No nie, zajebał mnie tutaj. Reda. You bunny, blit. Słynko szluchy, nie no chuj mi cię. Uwaga, teraz ją zabijam, patrzcie się ludzie. Jak boli. Pierwsze robimy tak. GG D'Agostino. Ty kurwa, jak ma cipczy, ty. Jezus Maria. Jezus. Politycja, już jeden mężu, które zrobiłem. Uważaj, bo schodzi tam do ciebie. No to blokujemy. A nie, stoi sobie. To nieważne. O Jezus, co on się na takim low wbije? Bo to jest Bolzi. No i kurwa ginie przez niego. To jest Bolz confirmed, kurde. Bijemy tower! Myślę, że nie będę brał teleportu w tej grze, jak jestem, jak tak cisnę. Co nie ma ti? Bierzmy coś. Tak, też tak myślę. Nie wiem co bym mógł wziąć. A tak speed włączamy. Fredko. Zrobił mi blue, patrz. Poczeka, wchodzi, poczek wchodzi. Chcesz atakować, to wchodzimy w takim razie, kurde, nie ma to tamto. Kurde, że musiałem palić Adana. Nie poszedł. Co? Nie. Co? Spierdolił. Nie mi tam bawi. Jej, wygrałem linię, zajebiście. Hype boys. Nie mam many, jak mnie tu zabi... jak mnie tu zgwałcą, to będzie ino los. Idź sobie. Paczek. Dziołcha, ja cię nawet bez many ogram, patrz. Dobra, z jednym skillem, dobra. Nie
Nie, spieprzył już tamto. Kurwa, to za śmierć. Jednak nie. Jednak bez many jej nie ogram. Jednak bez many jej nie ogram. Kogo ty chciałeś ogrywać? No Tom. Sol. Nie, biorę na nią prota, to jest ultimate disrespect. No dawaj to! No ty... Tu mają tyle fizykali, co ja biorę, czekaj. Frajer. Może Blinka? Bica na bank wezmę. Nie będę się z tobą już pierścionkował, lamą się. A drugie to Thorn sobie wezmę. I robimy ultimate troll build, czy nie? Nie, no dobra. Może ultimate troll buildu nie będę robił, ale taki troll build trochę zrobię. Ta ma slowa. Teraz nie wiem, czy ma slowa. Chyba nie, ta ma slowa. Nie, dobra, nie. O, śmierdzie się denerwuje. Dokładnie. Co się stało? Wziąłeś mu? Tak. Mogłeś tak nie robić, bo jeszcze awk pójdzie. A, tam. To tylko gołą. Dobra, pani Sol. O Jezus, co ci tu robisz? Halo? Chciałem ją zabić właśnie, ale to jest cipka, no bo nie wiem. Fuck my shit, really, my man. Patrzcie, jak Tantalos, patrzcie! Shielda włączamy? Ojej, poskoczę. Chodź to. Zajebałem bułę. Szawik, co się widziałeś? Chyłem. O kurwa, Nate'ka, halo? Panie mid? A, przepraszam, zagapiłem się, kupowałem item. Aha, ja dostałem laga, kurwa, na godzinę, ale teraz oni są noobami. I uciekłem. HEJP! Fajnie, jestem tu z tobą. Goni mnie, goni mnie. Wyjebij Krakena na łeb. Ale zjebałeś, bo to się robi 3-4. Wiem, cicho bądź! Nie blokuj. Możemy ją zajebać, jak chcesz. Aha, dobra, ty masz low. Kurwa. Patrz, patrz, patrz co robi, patrz co robi, patrz co robi. Ty co to robisz, kurwa? Co się prujesz? Burok, co, ja się prujesz? Co się prujesz jak kalesony, człowieku? Taki tak. No, mogę, jakby się combo wywalił, to by zginęła. Co się prujesz jak kalesony? Co mam powiedzieć, że kurwie majtki? Co się prujesz jak kalesony? Jezu, ja bym już miał te takie staty zajebiste. Tylko że ja se troluję. A nie, zawsze na casualach troluję. Ty wariacie troluj. Gdybym nie trollował, to bym taki build zrobił, hopcy, że normalnie. A teraz robię troll build. Ostatnio mnie prosiliście, żebym ten troll builda zrobił na live. No to robię w tym odcinku. No ale to nie jest na live, no to co oszukujesz widzów? To. Na live mnie prosili, buroku. Padli, ej. No ty frajerzy! Ja bym tam się, panie majster, co się stało? Ma ci soluje, kurde. Teraz pa. Idę tam. Tylko mam kawałek, bo teleportu nie wziąłem. Idę do mnie, biegnij. Ja się odpisłem! Po co to się dzieje? Idę do mnie, biegnij do mnie. No ale już to może już nie zakręcaj. Pierdolę. Mati jest. Mati jest. Mati się zgubił. Ja nie wiem, że to się dzieje. O nie, oła, no nie. Co jest, kurwa, ona nie skoczy. Jezu, taki jestem lamer, Boże święty. Co tam się działo? Niż to widział. Po części. Dwóch prawie ten. Prawie rozjechałem, nie? Jeszcze miałem manię. Jezu, jak ja tym Erlangiem grać nie umiem. Cześć. Patrz co on robi, patrz co on robi, ty. On się nie wbije, patrz, bo nie wie jak zrobić combo 4-1-3. On zrobi 4-3, chciał zrobić. No ja se rada wezmę, co się da. Jeszcze kupię Soul Rivera chyba. Soul River? Tak. Albo Book of Tut.
A ja mam przecież ten. To jeszcze to nie bierz. Tak. Jeszcze nie bierz. Co na nie skacze, halo? Dziąka nie skacze. Giniesz jak nie skacze. Nie uciekam, bo ona mnie dupnie dwika mi po mnie chyba. Też mam prota, nie powinno być od razu po mnie. Więc nie wiem, może się odwrócę. Cześć Tera. Biegnę tam. Biegnę tam. O kurwa, ona mnie zajebała! Przecież to nie ma damage'u, to jak mnie to bije? Where you go, really little guy? Mogę trójką pierwszą, aha. No i se padł, się wyjebał. A Tantalos co robi dżunglę? A ty tam umierasz, Mateuszku? Co umieram? Gdzie umieram? O, nie tam jest za jedynką. Co ty masz, sprinta? No. Dzida, co to jest? Bazowym dobi... Ej, pomóż mu! Mogę w hoga wziąć wszystko. A jak ta Tera mnie zabiła, to ja nie wiem. Co to jest? Tera Dev 03 Shatter. Co to jest? Golda powinniśmy robić. A bym tego Reda miał, to bym zabił to Tera. O, patrz co robię! Ale jestem dzik! Będziesz miał więcej damage ode mnie? Oj, to leczy i straszy. Patrz, weźmy go zarobić. Bliska to jest rasaport w tym meczu. Bo widzę, że nikt nie chce go zarobić. Mogę iść. No jest, czemu ja na tanka wchodzę? No i nie robimy tego. Nie umiesz się bawić. Jakbym brał normalny build, to by ta Tera mnie nie zabiła. Miał już na nią prota. Kurde, pana wstydź powiem. Zbiłoby na mida! O, co tu się dzieje? Hello. Ja idę bronić prawo. Kiedy chodziłem do roboty. Gdzieś tam dzieje na tym idzie? Nie, strama mi sobie fraga zabrał. Ja oczywiście się o to nie pluję, bo jestem. Bo nie jesteś jak sympatycznym graczem. Bo nie jesteś jak Kalesony. Nie jestem niemiłym graczem, nie rage'uję o takie. Tak. Dokładnie. Ja jestem miły, sympatyczny i uśmiechnięty. I uśmiechnięty. Kolega youtubera. Tam. O, jaki zajebał bułę! Co ona ma, immun kurwa na te? Na podrzuty? Od kiedy? Coś, nie, no zawsze pewnie, ale ja nie umiem, nie wiem ja co ta postać robi. Chodę, pliup! No, żebyś krakena dojebał. Bo coś źle ten, nie ten guzik, nie ten skill. Tak. Might click, o, rama nic nie trafią. Z różnych sznajków. Dobra, ja nie mam mady, idę się z freelancer. Nie! No, żeś pokazał teraz! Cicho. Budujemy solitera, boys? Raz mi się może zdarzyć. Nie, no kurde, szanujmy się, robimy normalny build. Tylko te kinsy tak wcześniej są trochę trollowe, ale trudno. A, bieramy porządne buildy. Powinienem w sumie w tym meczu iść w ten, nie w Valor, tylko w... Niemen Lion, bo mają dwóch ADC i tam Soli jeszcze, Abilix i tak dalej. Ale... cooldown jest bardzo ważny na nim. Na Erlangu. Bo ten ult. O, jaki bydlak? W jakiego on się bydlaka w ogóle zmienia? To jest Turtle Drift! Sorry, jaki bydlak! Bydlak to tak kurde nowa klubaska stoi, kurde. Się spasła. A tamten co robi? Masz tamten co speedpushuje? Ja nie chcę speedpushuje. Ja tam idę po niego. Idź. Też idę. Ja go chcę. Też idę. Patrz, zmienia się Fredkę. Fredka. Fredka.
to Fredka to już konkretny bydlak. O nie, poleciał sobie. No, tak myślałem właśnie, że tak się stanie. Pasz, Rama fiduje. A ten mu nie pójdzie pomóc, on sobie będzie kurwa reda robił. Chodź, chodź po tego grubaka. Ładny, ładny creepul, ładny. Bułę wywaliłem, panie majster. No a ja z tego speeda biorę. Nie daję tam Talosowi, bo on nie umie grać. Dobrze, dobrze. Tak się robi. Albo ja ci tylko zabiorę. Nie, ja sobie wezmę. To sobie nie przyjada. Gdy wychodziłem do roboty, to zawsze kłamałem rano, że możemy zajebać tą nejtkę, patrz. Tam? O, wystraszył ją głupek. Jeszcze używa heala, żeby dawać damage, zamiast się healnąć. Zadać kurde 50 damage'u. Ja mam taunta, jak coś. Bo to jest krakenu. Ofensywny gracz, tak? Patrz, tauntuję, krakeny. A chuj, żartowałem. Dostałem bułę. Pestilens by wypadało kupić. O, patrz co się dzieje. Widzę. Impreza. Chodź, że w nich kurde się wbijaj. Zabijam sol, halo? Albo ona mnie zabija. Za późno ulta użyłem, zawsze za późno. Kurwa, ja nie wiem tego ulta używać, żeby się chwilę. Zawsze za wcześnie go robię. Zawsze za wcześnie go używam. A ta na to sobie farmi, no to dobrze, żeby tego speeda wziąłem. Tam snipe poleciał, to było Inros. To by było Inros. Co ten Raut pierdala? Casual boys! Casual life! O, wbija z ulta, ty nauczył się czegoś, ty, patrz. W tere wbił. Wow, on umie combo zrobić! Co za gracz? To jest dziki Thanatos. To jest Wild Thanatos Apir. Też chcę taki lifesteal jako. Kurde, ja idę full cocky build. Idę zaraz, buduję tego Bloodforge'a, potem Triton z Bane'a. Ale ci się wije ten bydlak. No nie? Stary. To jest fretka. No, to nie ja idę full cocky mode build, nie? Taki typowo OP. Idę tam na prawo. Taki, żeby zabijać. Mam go, on nie ucieknie, patrz. Idź. Ty kurde, co to robisz? O, halo. Pięknie stuntowałem, masz. Czy mamy je? Halo. Ała! Dawaj ją. Dawaj tę terę, ona nie ucieknie. No, powinna mieć taki damage, kurde, jak Kabrakan. Wtedy byłaby dobra. Może nie jak Kabrakan, ale chociaż jak Sobek. Wtedy byłaby już dobra, a tak to nie ma, ona w ogóle damage'u nie ma. Jestem Sobeku świadom, to Sobek. Idę tam Namida, nastakować Urchina. A ten co robi? Nie wiem, imprezę. Patrz, mógł poczekać. A ranie ściśnie tego towera, nie? Bo po co? Nie, to jest na 4 strzały moje. Ma penetrację? Ma, czyli by to było na jego parę strzałów. Mniej chyba. 3. Dobra, bierzemy to. No Jezus, nie wierzę. Dobra, ja po tym Bloodforge'a biorę, nie? Jestem koki. Okej. Full koki mode. Zdążę. Może dobra, nie Bloodforge'a, ale Asi wezmę. Asi wiesz, penetrację da. Czyli ja bym takiego buildu nie polecał robić, bo to jest build strasznie trollowy. Na rankedzie ja buduję... Składać jakiegoś prota. Co? Czy mi się opłaca składać jakiegoś prota?
Na rank będzie o wiele więcej protów brał. Nie wiem, jak chcecie sobie zobaczyć, jaki bym build na serio robił, to wejdźcie sobie. Mój pass broadcast dzisiaj na Twitchu. Dostępny jeszcze pewnie tylko przez miesiąc. Także limitowana edycja! No bo przez miesiąc jest ten. Się pass broadcasty zapisują. I ten, i se zobaczcie, co na rakiecie budowałem. Ale on speed pushuje za chwilę, jak go tam idzie zgwałcić, go tam idę, idę via, bydlakiem. Bydlak wijak. Bydlakiem wijakiem. Strasznie ci się wije ten bydlak, powiem ci, w tych spodniach. Znaczy, ten. No kurde, raczej. No ten, dobra, nie ma Aegisa. Okej. Okay. Masz! Bądź szybkim bydlakiem. Jestem szybkim bydlakiem. Zabijam, patrz jak szybko go zabijam, ty. Kurde, to był mój frag. Ty ściął fragi. Co ty kurde w ogóle budujesz za impreza build? Ja nie wiem. I co teraz, Soul River Grot? No. Nie głupi build, powiem. Bo double stacki nie zawsze działają. Nie ty, wiem, gdyby się nie, też przydał, albo pomóc tutaj, albo wziął tego towera na midzie, czy co, nie wiem. Stary, ja tam idę. Robię tak. O ty ga. O ty gałganie. I co, myślisz, że mi uciekniesz? Panie, ja cię zabiję. Ja cię gonię, nie wiadomo, nie ma co. Dobra, nie gonię. Zabijam tutaj trzech. Jezu, ale mi aktywy spaliłem. Easy, easy, masz kwadrę, jebej w nią. Nie mam się, dobra jest. Ładnie. GG D'Agostino, nie ma to tamto, tak się bejtuje, jeden V4 robi, a potem przychodzi po sobie robi Krakena. Gdzieś, ja im, zobacz na materiał, im wszyscy Aegisa prawie odpalili, nie? Ci, którzy mieli. A teraz, żeby zwiększyć taki potencjał na solowanie, bieremy... Co ja biorę? Bloodforge'a? Nie, bo to mi daje tylko power. To jest chyba lepsze. Mi daje jeszcze attack speed. Coś tu jeszcze. 10% movement speed'a. A ja to biorę, biorę, kurde, Bloodforge'a. Co? Wygrywam z Apollem na bazowe. No właśnie. Uciekaj, frajer. Ja biorę Bloodforge'a i koniec. Uciekaj, frajer. Miękka fryteczka. Koniec imprezy będzie. Arami zajebał blue. Co za support? Co za support? Zgadzam się. No nie wiem, czy Fatfire będzie dobry pomysł. Alo, a mnie goni, Tera. Ja nie wiem, jakie ona ma skillę nawet. Kurde, dobry jesteś, skoro się goni. Powinienem brać teraz Winged Blade'a, a nie? Czekaj, nie wiem, co mnie oni mają slow. Znaczy, Avnix nie ma, Sol ma, Nate'ka ma tylko, nie? No sztik! A czy ta ma, to nie wiem. No i stracił Sapphire'a. Gorzej, bo... Dobra. Nas nie wchodzę da gonić, nas wchodzę nie w tą da grubą. Nie! Jestem! Tautuję go! Blokuję ją? Nie. Kurde. Ale i tak wyciągnąłem. Oje. Boże. Jaka to jest clown fiesta to. I patrz, i elegancko wygraliśmy. I GG D'Agostino boys, that's how you do it. Dzięki wszystkim za obejrzenie materiału, mam nadzieję, że się podobał. Dajcie znać w komentarzach, co... Nie, w sumie. Nie wiem, czy będę nagrywał to, co byście chcieli, bo teraz mam różne chęci do nagrywania i tak dalej, także zapraszam was na kolejne odcinki. Za mną był Mateuszek, który jedną kwadrę dzięki mnie. Tak. Dziękuję, zapraszam was na następny materiał. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia, trzymajcie się, hoplej! Do widzenia, blink.